Dobrze, drodzy bracia, dwie takie rzeczy, które są jeszcze związane z tematami, które poruszamy. No zawsze jakaś taka myśl gdzieś ucieknie, bo jeszcze to słoneczko mi tak zostało w głowie. Ponieważ to też jest dobre pytanie, co przysłania mi słońce? Co jest takimi okularami przeciwsłonecznymi, które zakładam, by nie patrzeć na słońce? Jest takie powiedzenie, przekonanie, że orzeł jest jednym chyba z jedynych ptaków, który potrafi lecieć wprost na słońce, że słońce go nie oślepia. I to rzeczywiście tej naszej duchowości chrześcijańskiej, a też jako Polacy jakoś to szczególnie rozumiemy, to właśnie ta wybitność tego orła. Ci, co odzyskają siły, otrzymają skrzydła jak orły. Mówi Słowo Boże. Więc orzeł to ten, który wpatruje się w słońce. To też jest kwestia pytania siebie samego, co powoduje, że na te słońce nie chcę patrzeć, albo że te słońce mnie razi. Czy nie przysłaniam Boga, który jest słońcem, energią mojego życia, że tak się wyrażę. To jedną rzecz chciałem dopowiedzieć. Teraz chciałbym jeszcze na przykładzie Samsona sięgnąć do cech niedojrzałego mężczyzny. Bo u Samsona, wypisz, wymaluj, to odnajdziemy. Nie będę tutaj wyważał drzwi, dlatego że może niektórzy czytali taką książkę Lew i Baranek księdza Adama Rybickiego, profesora Kulowskiego. I właśnie w jednym z wywiadów on nakreślił takie właśnie cechy niedojrzałego mężczyzny w kontekście wychowania do seminarium, wychowania przyszłych kapłanów. Ale gdy czytałem właśnie na temat Samsona, gdzieś od razu mi stanęło w oczach właśnie te punkty takiej pewnej niedojrzałości, bo rzeczywiście u Samsona widzimy z jednej strony wołanie Pana Boga, misję, którą Bóg zleca, a z drugiej strony widzimy no tą niedojrzałość. Można powiedzieć, jakieś takie chaotyczność działania tego Samsona. I teraz popatrzmy właśnie na Samsona oczami czy przez pryzmat niedojrzałego mężczyzny, a przy okazji spójrzmy na siebie samych, takich Samsonów, co gdzieś pasuje nam, czy nie pasuje, co gdzieś jest, gdzie czego nie ma. To też mogą być te elementy pracy nad sobą, elementy gdzieś tam wyzwania, do dojrzewania. Pierwsza rzecz to nadwrażliwość na wszystkie bodźce. Czyli krótko mówiąc, pytanie, co mną kieruje? Jakie bodźce mną kierują? Czasami jest tak, że człowiek idzie z jakąś podnietą, z jakąś pożądliwością, idzie z jakimś głosem, ktoś coś powiedział, ktoś coś zrobił i człowiek nawet się nie zastanawia nad tym. Od razu za tym idzie. Nie sprawdza, czy to jest prawdziwe, czy nieprawdziwe. Po prostu bodziec, reakcja. Trochę można by było powiedzieć, jakby troszeczkę tak zwierzęce, taki odruchy Pawłowa, wyuczone. Czyli jest jakiś bodziec. Ktoś krzywo na mnie spojrzał, już koniec, przyjaźń. Ktoś nie tak powiedział, coś skrytykował. Ktoś, jak to się nazywa, nie wiem, nie poświęcił mi czasu, tego, którego bym chciał. Najlepiej jakbyś jeszcze domyślił, że ja chcę ten czas poświęcić. I już od razu jest wielki woch, wielkie obrażenie. Czy można było powiedzieć, że to jest jakby taki mężczyzna, który jest na wietrze. Miotany różnego rodzaju bodźcami. Nie ma gdzieś takiej pewnej stałości. Gdzieś takiego zakotwiczenia. Tylko właśnie czasami humory powodują właśnie taką niestabilność. Czasami właśnie jakieś takie bodźce zewnętrzne, które gdzieś tam ktoś coś powiedział, ktoś coś zrobił, ktoś coś pomyślał, a to, a to, a tamto. Więc pytanie, na ile mam jakąś taką odporność na to, co jest zewnątrz mnie? Na ile też mam taką odporność na to, co się dzieje we mnie? Tak, to jest też kwestia pewnych przeżyć, które gdzieś przeżywam, czy to od razu rzutuje całkowicie na wszystko, czy też po prostu się wyłączam, no bo akurat mam zły dzień, to już wtedy wszystko leci na szyję i koniec. Do niczego się nie biorę, do niczego się nie dotykam, chociaż mam pewne obowiązki, mam pewne swoje
zadania, które sobie powziąłem, ale ja to po prostu zostawiam, koniec, kropka, tego nie robię. Więc taka nadwrażliwość na wszystkie bodźce. Druga taka cecha niedojrzałego mężczyzny. A i tak patrząc na, jak to się nazywa, na Samsona, to widzimy tu jego nadwrażliwość. Tak? Co tam jakieś prawo, co tam jakieś zasady. Samson chce, Samson robi. Samson założył się za zakład, w konia go zrobili, no to Samson poszedł, wytłukł ludzi. Zabrał im rzeczy. Zabrali mu żonę, poszedł, spalił wioskę. Coś tam jeszcze. Takie, powiedzmy sobie, granie na takich, powiedzmy sobie, bodźcach, odruchach. Przychodzi na niego myśl, robi. Bez zastanowienia. Po drugie, brak wytrwałości. Mężczyzna jako krótkodystansowiec. Zanim jeszcze pojawią się jakieś kryzysy, trudności, on już nie bierze odpowiedzialności za to. Za swoje słowo, za swoje czyny. Czyli można było powiedzieć taki słomiany zapał. Rzeczywiście, że wystartujemy, mamy głowy pełnych pomysłów, widzimy cel, nawet jesteśmy w stanie ten cel określić, bo to też jest ważne. Nawet jesteśmy w stanie określić, jak do tego celu dojść, no tylko zostaje jeszcze problem trzeci, żeby zacząć to robić. Dlatego właśnie była ta praca teraz w grupach. Nie tylko zobaczyć pewne wyzwanie, nie tylko zobaczyć pola walki, pola zmagania, tylko właśnie coś jeszcze gorszego czy trudniejszego. Jak teraz to zrobić? Jak do tego dojść? Widzimy cel, dobieramy środki. A jeżeli już mamy cel, mamy środki, to pytanie, czy to robimy? Nie? Myślę, że wielokrotnie się gdzieś tam oskarżamy na to, że to się jeszcze nie udaje, to się jeszcze nie udaje, tego gdzieś jeszcze brakuje, gdzieś w tym kierunku jeszcze nie poszedłem. No bo teraz jest pytanie, czy ja idę w ogóle, czy wykorzystuję te środki, które wiem, które mam świadomość, że one są. Czy też właśnie zostałem na takim etapie widzieć, ocenić. Przypomnę, że cała akcja katolicka, później KSM, przedwojenny, ale do dzisiaj się odwołują według tych zasad takie potrójne sposób działania chrześcijanina w świecie. Widzieć, ocenić, działać. Czasami jest widzieć, oceniamy, bardzo często trafnie, dobra diagnoza, dobre spojrzenie, natomiast brakuje trzeciego elementu, działać. I czekamy, aż się samo stanie. No bo ja wiem. Tak? Wiem, jak powinno być. Wiem, jak powinno wyglądać moje kapłaństwo. Powinno być tak, tak, tak. Przychodzi co do czego, jest zupełnie odwrotnie. Wiem, jak powinno być w moim małżeństwie. Teoretycznie mam wysłuchanych 500 różnych katechez pana Pulikowskiego, czy innych, powiedzmy sobie, doradców rodzinnych. Naczytam się wszystkich książek. Ja wiem, jak to powinno wyglądać. No ale teraz co z tym zrobisz? Czy zaczynasz to wprowadzać? Ja wiem. No dobrze, no wiem. Ale czy idę jeszcze za tym? Widzieć, ocenić, działać. Trzecie. Dziecięcy, a raczej chłopięcy stosunek do rzeczy materialnych i pieniędzy. Dziecko, zasada, potrzeba. Stuka, puka, wrzeszczy, płacze. Można powiedzieć, czasami stosuje różnego rodzaju szantaże. Nie dasz, to będzie to czy tamto. Nie? No i czasami tak bywa w życiu męskim. Są ludzie gdzieś tam w kredytach, no ale zobaczył nową furę. Albo zobaczył, nie wiem, co tam jeszcze tam może was podjarać i tak dalej. No i chce to mieć. Krótka piłka. Nieważne jest, że powiedzmy sobie jeszcze to i to i to. Teraz mamy taki wyjazd do Wilna. I właśnie ktoś mnie zapytał, czy zaproponowałem takiej pewnej osobie, więc zadzwoniłem, ja przemyślę i później dojrzała odpowiedź. Proszę księdza, jest taka sytuacja, że było wesele w tamtym roku, żeśmy się wykosztowali, musimy trochę odsapnąć. Temat jest bardzo prosty. Natomiast niedojrzałość by była, no pewnie, że jedziemy, fu! I co dalej? Nie? Czyli właśnie to też jest kwestia tego, takiej no, dojrzałości. Wiem, na co sobie mogę pozwolić, jakiś pewien budżet, zresztą jesteście chyba tutaj, wydaje mi się, w tej kwestii no, specjalistami, że jest jakiś budżet, wiem, czy mogę dysponować, a są przecież ludzie, i księża też tacy są, ja nie rozumiem takich ludzi, no, ale niektórzy tacy są,
jak to się nazywa? No musi mieć zawsze nowy samochód. No, tak sobie myślę, Boże, po co? No, nowy samochód. Musi mieć zawsze nowy model. Musi być zawsze wszystko z pierwszej półki. No bo musi, bo inaczej to nie, to inaczej to się źle czuje, nie? No i teraz biorą kredyty, biorą jakieś tam chwilówki, nie wiadomo co, i później się nagle okazuje, co z tym zrobić. Jak mam kasę, to szastam, nie mam kasy, to pożyczam. No i są różne przypadki, również w kapłaństwie, że później jest stara zasada, chcesz skończyć przyjaźń, pożycz pieniądze. Są tacy, którzy później już telefonów nawet nie odbierają. Albo, co mnie zawsze dziwi, do tego nigdy w życiu nie mogłem zrozumieć, że gość pożyczył pieniądze, minął termin oddania, gość się spotyka, normalnie rozmawia, jeszcze przyjedzie na kawę i nic, tematu w ogóle nawet nie dotyka. I później jest głupio, że masz, głupio się upomnieć o swoje pieniądze, no ale z drugiej strony, z jakiej racji to już ktoś ma twoimi pieniędzmi, powiedzmy sobie, porować, nie? Jakieś miałem taką sytuację też, nie z księdzem akurat, wydaje się, z dojrzałym chłopem. No i teraz on chyba wykorzystuje sytuację taką, że jestem księdzem, więc ksiądz wiadomo, że ma dużo pieniędzy, więc on po prostu nie oddaje mi moich pieniędzy. No, no przecież on wie, że ksiądz ma. On, że gdzieś se pozwala, tam se pojedzie, to se zrobi, no ale przecież, no i robi to za cudze pieniądze, nie? Czyli właśnie jest też pytanie, na ile gdzieś ta relacja jest tutaj dobra. Ja tutaj już kiedyś mówiłem ten przykład i naprawdę mi to bardzo dużo pomogło. Bardzo dużo pomogło i po prostu też nawróciłem w tej kwestii. Pewnie jeszcze za mało, ale jeszcze mi to też dużo dało. Takiego gościa, który kiedyś mnie spytał, niektórzy może to słyszeli ten przykład, gościa, który wydawało się, że go pierwszy raz spotkałem w życiu. Okazało się, że on ma syna w harcerstwie, tylko nie znam tego syna. Bo to młody, ja zazwyczaj znam tylko kadrę i tak dalej. No i gość mówi, czy księdzu nie są potrzebne pieniądze. Myślę, co to za gość, może z TVN-u no podstawiony, może z tego, z wyborczej? Myślę, jakaś prowokacja? Mówi, nie. No on mówi, jak to księdzu nie są potrzebne pieniądze? Mówię, no nie, no mówię, to się zarabiam, żyję. No ale praca z młodzieżą. Mówię, no to oni przecież wyjeżdżają, robią składki, jakoś muszą się wyliczyć. No ale czy księdzu nie są potrzebne pieniądze? No i tak na odczepne powiedziałem, panie, ja o to nie proszę. Jak pan ma życzenie złożyć jakąś ofiarę, niech pan daje, jak nie, to mówię, ja nic od pana nie chcę. To ksiądz poczeka. No i tam mówi, no to ja będę jechał, to się chwilę zatrzymam, stoi co mogło, to razem z żoną w tym samochodzie i daje mi zwiniętko. Jest ciemno, ale kapłan w tylu latach kapłaństwa wie, że to nie były dychy. No ja tak biorę te pieniądze i patrzę na człowieka, mówię, co on? Mówię do żony, co on wyprawia? No mówię, proszę księdza, my tak mamy, 10% zarobku oddajemy na dobrocześć. I mnie tego też nauczył. I teraz wszystkie zarobki, które mam, sobie skrzętnie notuję, dzielę na 10 i każdego miesiąca, proszę mnie nie pytać o numer konta. Ale tak jest po prostu i to mi się podoba. To nie na zasadzie jakieś tam chwalenie siebie, bo łatwo gadać, kiedy ktoś ma pieniądz i może żyć. Gorzej, gdy ktoś skrobi od pierwszego do pierwszego, nie? Ale mówię, to mi przynajmniej pokazało, że można też gospodarować, tak? Że można gdzieś też widzieć potrzeby innych ludzi. Dalej, niedojrzałe relacje z ludźmi, to bym powiedział bardzo szeroka taka, powiedzmy sobie, dziedzina. Wydaje się, że najbardziej dojrzałymi relacjami są relacje partnerskie. Relacje, ja je nazywam relacjami równorzędnymi. Natomiast te mniej dojrzałe relacje to będą relacje albo nadrzędne, to znaczy, że ja z góry kogoś traktuję, albo ja wobec kogoś czuję się taki malutki, że ktoś mnie z góry traktuje. Tu nie chodzi mi teraz o podległość w pracy, czy tego, że ja mam biskupa nad sobą, tylko chodzi o taką normalne budowanie relacji. Czasami jest tak, że gdzieś wchodzimy w takie dziwne jakieś zależności, tak? I czasami brakuje takiej, bym powiedział, takiej normalności. Tego, że jesteśmy w stanie sobie pewne rzeczy powiedzieć, jestem w stanie powiedzieć prawdę, tak jak ja to obserwuję, jak ja to widzę, a tutaj niektórzy unikają tego, tak?
No ta niedojrzałość też w relacji z ludźmi u Samsona, no to właśnie ta jego kochliwość taka. To jedna dziewczyna, to druga, to prostytutka. Takie nie wiadomo, gdzie jest ta stabilność jakaś emocjonalna. Na ile ja jestem gotowy wziąć odpowiedzialność. Tutaj w trzeciej klasie technikum temat jakoś szedł, nie wiem dlaczego. Szedł na temat mieszkania przed ślubem, nie mieszkania, tylko współżycia. I chłopak w trzeciej technikum mówi, a my ze swoją dziewczyną współżyjemy. I co w tym złego? Oboje tego chcemy. Ja mówię, no ale jakieś konsekwencje? Jakaś odpowiedzialność? Co z tego wyniknie, kiedy poczyni się dziecko? I już jest koniec dyskusji. Najważniejszy jest argument, my tego chcemy. To jest przyjemne, to jest dla nas miłe. My tego chcemy. Nie ma konsekwencji, nie ma odpowiedzialności, nie ma jakiegoś patrzenia długofalowego, nie? Więc to też warto zobaczyć, czy czasami gdzieś nie jesteśmy w relacjach takich, można czasami powiedzieć, takich toksycznych, czy jakichś takich niedojrzałych, czy takich zależnościowych. To już jakiś mówiłem ten przykład, ale naprawdę był, nie wiem, to Himalaje takie bym powiedział. Gość, który się żeni, ma 40 lat czy coś koło tego, a słucha mamusi. Mamusia mówiła, jak się ma ubierać. I słuchajcie, to małżeństwo jego trwało sobotę. Bo rano matka powiedziała, pakuj się, wyjeżdżamy na wieś. Żona mówi, ale jak to na wieś, to on jest moim mężem. Pakuj się. On się spakował i wyjechał. I kiedy ja pytam, rozmawiam z tą kobietą, myślę, czy ona z kosmosu, skąd ona go wzięła w ogóle. Mówi, czy pani nie widziała? Nie była w tym domu, nie widziała. Ona mówi, a ja myślałam, że on szanuje tak matkę, to i mnie będzie szanował. Mówię, ale co innego jest szanować, a co innego, kiedy stary chłop, 40-latek, słucha się mamusi. Prawda? I mamusia wszystko ustawia w jego życiu. To tamto. Mówiąc o tym, że niektórzy zostali kawalerami, bo mamusia o to zadbała. Ta nie dla ciebie, z tą nie. I nagle się okazało, że już żadna nie. I co? I już za późno. Tak? Tak. Punkt piąty, według księdza Adama Rybickiego. Alkohol, pornografia. Myślę, że można by było tutaj dołączyć, bo to są wszystko mechanizmy ucieczkowe. Jakieś nieradzenie sobie z jakimś napięciem, z trudnymi sytuacjami. Myślę, że tutaj mogłoby jeszcze też dołączyć jakieś hazardy, jakieś inne nałogi. Dzisiaj wszechobecny internet, że człowiek gdzieś ucieka właśnie, czy w gry. No właśnie, kwestia tego, czy jestem w stanie stawać wobec problemu, czy też właśnie uciekam od tego problemu. Czy staram się szukać rozwiązania pewnych sytuacji, czy właśnie uciekam w te sytuacje. Uciekam od tych sytuacji właśnie, w te zachowania, czy zapijam problemy, czy gdzieś właśnie wyładowuję się właśnie w pornografii. Tak, później jest to problem, no bo rzeczywiście człowiek gdzieś ma wyobraźnię, która gdzieś później pracuje, która gdzieś później no, jest problematyczna, później także w relacjach z żoną. Pamiętam taka sytuacja, nie wiem, czy trzeba wypowiedzieć jakiegoś psychologa, czy kto to było, czy to takie rady dla młodzieży związane z onanizmem. Nie martw się, nie martw, to jest normalne. Ożenisz się, będziesz współżył, to wszystko minie. No ale doświadczenie różnych rodzajów rozmów duszpasterskich, spowiedzi i tak dalej pokazuje, że wcale tak nie jest. Chodzi o to, że człowiek popada w pewne schematy, że człowiek popada w pewne jakieś takie zachowania, czy lękowe czasami, czy jakoś nie umie sobie poradzić z napięciami i tak dalej. I może przy tej okazji dopowiem taką rzecz, że proszę pamiętać o tym, że człowiek jest jednością psychoseksualną, tak się ładnie mówi, psychocielesną się mówi, psychoseksualną. I człowiek, ja to nazywam te DDC, duch, dusza, ciało. I trzeba też pamiętać o tym, że istnieje czasami pokusa leczenia ciała duchem i odwrotnie. Tymczasem dolegliwości cielesne raczej leczy się poprzez cielesne metody, a to, co jest duchowe, leczy się przez duchowe. Czasami jest taka pokusa, żeby wszystko zamodlić. Ja się będę modlić, Pan Bóg na pewno to uzdrowi, żeby było jasne.
nie wątpię w to, że Pan Bóg ma moc uzdrawiania. I są ludzie, którzy od jednego pstryknięcia, od jednej modlitwy zostali uzdrowieni. Z nałogu alkoholizmu, z pornografii, nie wiem, z czego tam jeszcze. Znam takich ludzi. Po prostu zostali uzdrowieni. No ale trzeba też pamiętać o tym, że za czasów Jezusa Jezus też wszystkich nie uzdrowił. No i jeszcze byli lekarze, tak, do ciała. Dzisiaj mamy cały zespół psychoterapeutów, tak, psychologów. No i mamy jeszcze całą sferę konfesjonału, poradnictwa duchowego. Więc tutaj, żeby też zobaczyć, czy te trzy elementy ze sobą współgrają. Czy czasami właśnie nie próbujemy jakichś takich, powiedzmy sobie, nie wiem, braków emocjonalnych, czy braków w rozwoju takim osobowościowym, zakryć czymś innym. Nie, na przykład modlitwą, na przykład jeszcze postami. Bo to wtedy ta pobożność przybiera naprawdę takie bardzo karykaturalne formy. I niby się wydaje, że to człowiek taki rozmodlony, że taki kościółkowy i tak dalej, i tak dalej. No ale jest po prostu chora głowa i to głową się trzeba najpierw zająć, a nie, że ten człowiek będzie siedział godzinami w kościele. Wygodnictwo i brak chęci podejmowania decyzji i ryzyka. Tak, no to akurat z Samsonem tu by się to nie zgadzało, bo Samson rzeczywiście ryzyko podnosił bardzo duże, na lewo i prawo. Tak można było powiedzieć, że może niewłaściwie oceniał to ryzyko, może był za bardzo pewny siebie. Natomiast naszą naturą no nie jest raczej komplikować coś, co nie jest trudne. Ja czasami właśnie mówię to do kobiet, one mają czasami problemy ze zrozumieniem tego, że jeżeli się męża wypchnie z jakiejś sfery, z jakiejś dziedziny życia, z wychowania dzieci, a później się płacze, że mąż mi nie pomaga w wychowaniu dzieci, no to ja tłumaczę, no skoro go pani wypchnęła, to on już się odnalazł w tym wypchnięciu i on nie widzi potrzeby, żeby wracać, bo to się wiąże z trudem. A jeżeli coś jest trudne i mam się narobić tylko, żeby się narobić, to po co mam się narobić? Nie? No my raczej mamy taki dosyć prosty tą konstrukcję swojej osobowości, że raczej jak nie ma takiej potrzeby, to po co się męczyć? Jak można zrobić coś łatwo, prawda? Jak coś można zrobić, a nie zrobić i wyjdzie na to samo, to pytanie po co zrobić, skoro można nie zrobić. Tak, i czasami rzeczywiście może być tak, że robimy się takie koty kanapowe, które właśnie się leżą, wygrzewają, a jednocześnie bardzo się w tym czasie męczą. Tak, bo całe życie zmęczony. Chęć podejmowania decyzji. To też w wielu kwestiach, no to ty decyduj, ty powiedz. Czasami kwestia w wychowywaniu dzieci. Iść do matki, to niech ona powie. No nie, bo to są decyzje, które podejmujemy razem. Prawda? Czasami kwestia asekurowania się czyjąś opinią, to nie znaczy, że kogoś nie wysłucham, że ja nie wezmę pod uwagę czyjegoś głosu, ale czasami właśnie jest taki lęk przed podjęciem decyzji, ale dlatego, że boję się konsekwencji, bo będzie na mnie, bo to ja podjąłem tę decyzję. Mieliśmy taką sytuację z harcerzami przed opłatkiem. Razem z woźnikami mieli ten opłatek. No i pani wójt, która wypożyczała nam salę, po prostu przysłała zalecenia z województwa, żeby nie organizować takich spotkań, ponieważ trwa pandemia. I tylko tyle. I naraz się okazało, że cała góra harcerska powiedziała, że oni nie chcą robić. Oni się boją robić takie opłatka, no bo gdy się coś stanie, oni nie biorą za to odpowiedzialności. Ja mówię, zaraz, wyjeżdżacie z ludźmi na obóz, zabieracie pod sobą ludzi. Odpowiadacie w pewnym sensie jakoś za ich bezpieczeństwo, za ich życie. No to tu się nie boicie, a tu jest kwestia tego co? Że mandat, mówię, no to ile nas tam będzie osób? To damy po 5 zł, zapłacimy mandat. Mówię, co się tam wielkiego może stać? Ale właśnie, jeżeli ksiądz nie podpisze tego pisma, nie robimy. Mówię, to komu jest potrzebny ten opłatek? Mówię, a poza tym, dlaczego mnie tak stawiacie? Nie ma problemu, to podpiszę, bo dla mnie to nie jest żaden problem. Tylko w jakiej sytuacji wy mnie stawiacie? Że to mi zależy na tym opłatku, wam nie? Czy nie może zawiązać się komitet organizacyjny, no nawet o tym, żeśmy nie pomyśleli, aby odsunąć odpowiedzialność od siebie? To on, to ona.
Ja nie. No i tutaj jeszcze to podejmowanie ryzyka, że tak się wyrażę. Mówi się, kto nie ryzykuje, nie pije szampana. A to od razu, jak patrzę na Darko, od razu mi się to przypomniało. Właśnie te chłopy w naszym wieku, które jeżdżą na wyjazdy w góry i chodzą po górach. Niektóre te wyjazdy kończą się prawie, że już 2 czy 3 razy byłem, że po prostu ledwo żyję po takich wyjazdach, bo to jest taka grupa, która dociska. I rzeczywiście czasami jest tak, że człowiek jak ma jechać, to od razu znajdzie 1500 powodów, żeby nie jechać, bo od razu w głowie gdzieś jest właśnie ta sytuacja tego zmęczenia. No to po co? Po co? I tutaj przypomnę, mi to pomaga, myśl Żeromskiego, kto chce, szuka sposobu, kto nie chce, szuka powodu. Powody, żeby czegoś nie zrobić, leżą na ziemi, tylko zbierać. Ale jeżeli chcemy coś dobrego zrobić, no to właśnie liczcie się z tym, że właśnie od razu będzie wiele argumentów po co, na co, dlaczego i tak dalej. Zresztą myślę, że wielu z was decyduje się nawet na te rekolekcje, na ten wyjazd. Po co, na co, co to zmieni, po co to da. No, tyle, że wypoczniemy co nieco. Siódmy punkt, zbliżamy się powoli, spokojnie. Tęsknota za oczekiwaniem sygnałów miłości i akceptacji. Tak, czyli po prostu to jest to, że ciągle muszę mieć jakiś bodziec, który mi mówi, że tak, jestem dobry, jestem grzeczny. Takie wyczekiwanie na pochwałę, że ktoś mnie zauważy. Czasami może to być taki element nawet takiego, że coś robię specjalnie, się podkładam, czy podkładam, albo tak to robię, że wszyscy zauważyli, wszyscy to powiedzieli. No, żeby ktoś ci się to zalajkował. Jak nie zalajkuje, to znaczy, że to w ogóle się nic nie zadziało. Właśnie, takie z zewnątrz, że ciągle chcemy, żeby ktoś to zauważył. Mnie to denerwuje, jak, no i też niektórzy księża też tak mają. Gdzie nie pojadą, zaraz wstawiają zdjęcie na Facebooku. Ludzie komentują, ktoś to lajkuje, ktoś to udostępnia, są zadowoleni wtedy, prawda? Bo pojechał tu, pojechał tam, pojechał z młodzieżą gdzieś tam, pstryk, od razu zdjęcie, nie? Ja mam wrażenie, że ciągle jesteśmy tak inwigilowani, więc nie ma potrzeby, żeby jeszcze ciągle się tym chwalić, gdzie człowiek był, gdzie nie był, bo po co to? Natomiast jest czasami taki styl życia, że człowiek właśnie musi żyć w pewnym sensie na pokaz, no bo jest uzależniony od tego, że ktoś to zauważył, ktoś to potwierdził, nie? To się wydaje może takie czasami śmieszne dla nas, dorosłych ludzi, ale naprawdę u ludzi młodych takie stawienie zdjęcia, że nikt nie polajkuje, to naprawdę to są poważne rzeczy. Nie? Niektórzy nawet mówią, że jak zbierze się tyle i tyle lajków, to ja pokażę coś tam jeszcze. No i wtedy właśnie, co on pokaże, czy ona, nie? Więc właśnie to jest tam pytanie, czy gdzieś nie chcemy zasługiwać na zasadzie niech mnie ktoś przytuli, niech mnie ktoś, nie wiem, coś miłego powie. I żeby było też jasne, żeby też było jasne, to nie chodzi o to, że my nie mamy potrzeb czułości, bliskości. To nie o to chodzi. I czasami jest potrzeba, proszę mnie uściskać, bo się źle czuję. Tak, bo potrzebuję tego. No ale też by było dziwne, gdyby, nie wiem, każde spotkanie się jakimś obściskiwaniem kończyło. Nie? Jest takie, pamiętam, mam taką grupę, która gdzieś tam współpracuje z nimi. No i tam ksiądz, który wcześniej, jak to się nazywa, to prowadził, tą grupę. Oni się zawsze miziali na początek. Takimi się strzelali i tak dalej. A ja no niekoniecznie za tym przepadam po prostu. Tak normalnie podaję rękę. Wojownicy też to zauważyli, bo oczywiście mają te swoje od razu miski i tak dalej. Ja wyciągam normalnie rękę i tak jest. Dobrze, no jest jakiś zwyczaj, to nie znaczy, że ktoś musi od razu za tym iść, nie? Tak, żeby to też nie narzucać tego wszystkiego, nie? Aczkolwiek, jeżeli jest taka potrzeba, proszę mnie przytulić, proszę mnie uściskać, tak? Czekam, aż powiesz coś dobrego. Słuchaj, czekam tyle czasu na dobre słowo od ciebie. Czy możesz wreszcie powiedzieć dobre słowo? Nie? A czy nic dobrego się nie zrobiło? Spłaszczona pobożność, bez walki duchowej, bez rozeznawania, bez ofiary, bez podejmowania trudnej decyzji. Tak.
Czyli taka płaskość, bez życia. Różaniec, różaniec. Koronka, koronka. Ale już adoracja? Nie bardzo. Pozostawanie na pewnych formach. To, co czasami ludzie mówią, po co klepać zdrowaśki? Odpowiedź, nie klep. A co w tym miejsce? Mówi człowiek, proszę księdza, wszystko się układa, jest super. Małżeństwo, rodzina, chałupa, płaca, praca, wszystko super. A ja widzę, że to nie ma sensu. Mówię, pojedź na dobre rekolekcje, jakieś zamknięte, tygodniowe, w milczeniu. Już masz urlop. Pewnie, że nie pojechał. Bo nauczył się funkcjonować na pewnym tylko poziomie i tyle mu starczy. Nie? Bez żadnych jakichś tam, powiedzmy sobie, widzi, że coś się dzieje nie tak. Nie? Tak jak czasem ktoś mówi, potrzebuje jakieś prowadzenia, potrzebuje jakiegoś światła, potrzebuje czyjejś rady. Bo widzę, że to się robi płaskie. Widzę, że dalej sam nie pójdę. No właśnie, co robię w tej mojej dziedzinie duchowości? Jeżeli widzę, że ta msza święta jest nudna, że ją przeżywam bez przeżywania, no to dobra, pytanie, jak ja się przygotowuję do tej mszy świętej? Czy ja chociaż się przygotowuję poprzez Słowo Boże, które gdzieś mogę sobie wcześniej przeczytać? Co to Słowo Boże mówi do mnie? Wiadomo, że kazania czasami idą w jakimś torze, a jak jeszcze zacznę czytać list, to już wiadomo, tragedia, wszyscy śpią. Więc to też jest kwestia tego, prawda? Na ile gdzieś ja jestem gotowy też zmagać się w tej mojej walce duchowej. Także w życiu sakramentalnym powiedziane raz do roku do spowiedzi, jeden raz do roku do spowiedzi. Albo na wielkie święta, łup. I to najlepiej w ostatnim momencie. Jak się w katedrze spowiadało, jak to się nazywa, to najbardziej wkurzali ludzie Wielką Sobotę, że przychodzili ci, których normalnie widziałeś w tygodniu. W Józefie w Międzyrzecu też tak było. Ludzi, których normalnie widziałeś, a to jest tak, że na zasadzie pójdę na samym końcu, żeby już nic nie zgrzeszyć. I to jest właśnie takie, i to człowiek siedzi w tym konfesjonale i śle pobożne życzenia do Pana Boga. Właśnie ktoś ci tak przyjdzie, bo się nauczył, że Wielka Sobota zawsze spowiedź, albo Wigilia Bożego Narodzenia, żeby na pewno być takim czyściuteńkim. Nic nie ma jakiegoś tam życia w tym wszystkim. Chęć zachowania siebie bardziej niż dawania siebie. To akurat wam tego tłumaczyć nie trzeba, w większości małżonkowie. No nie ma innej opcji małżeństwa bez dawania siebie. Bez rezygnowania z siebie. Bez właśnie takiego angażowania. I sami dobrze wiecie o tym, że to jedno tak przy ołtarzu jest później kolejnym tak przy każdym razie, przy każdym dniu. To, co powiedział Kraśko po rozwalonym małżeństwie. Powiedział, ja myślałem, że wystarczy jedno tak i to się wszystko ułoży. Z perspektywy rozwalonego małżeństwa widzę, że te tak musi być ponawiane za każdym razem. Nie? No właśnie. Umiejętność dawania siebie, umiejętność rezygnowania czasami ze swojego zdania, że ja nie muszę tego wszystkiego teraz powiedzieć, że ja nie muszę odbijać piłeczki, wrócić do tej rozmowy, ale bez emocji, bez nerwów, jak to się mówi potocznie. No właśnie. Chęć zachowania siebie, bardziej niż dawania siebie. My jako księża mamy o wiele trudniej w tej dziedzinie, bo sami żyjemy. I dlatego u nas też jest bardziej tendencja do takiego, żeby się zabezpieczać. Żeby właśnie niekoniecznie się już angażować. Wystarczy tyle, co zrobię i koniec, nie? Dlatego też proszę kontrolować mnie w tej kwestii. I rzecz ostatnia, ksiądz Lubicki mówi, przyjmowanie medialnych obrazów mężczyzny. Młodzi mężczyźni mają kontakt z mediami. Z jednej strony portret mężczyzny, obraz mężczyzny ekstremalny, bandyta, tak, fleja taka przemocowa, że tak się wyrażę. Z drugiej strony taka fajtłapa, ja bym dodał pierdoła taka, która nie ma nic do powiedzenia, nikt się z jego zdaniem nie liczy. A pomiędzy nimi ksiądz Adam mówi, playboy, zniewieściały typ, piękny, wygolony, wychuchany, pięknie pachnie, ale bez wartości. No to też warto zobaczyć, w którym typie się odnajduje. Dobra, to tyle chciałem powiedzieć. Jeszcze jedna rzecz, bo mi to na pewno ucieknie. Wrócimy do podsumowania pracy w grupach jutro, bo to będzie takie podsumowanie. Jeszcze jedna konferencja będzie jutro. Natomiast
Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, która jest u Samsona, która powoduje, że on jest trochę nietypowym sędzią. Mianowicie sędzia działał z ludźmi. Samson działa sam, w pojedynkę. Myślę, że to, co nam tutaj wybrzmiało wczoraj na tym naszym spotkaniu przygotowawczym, to jest właśnie to potrzeba tworzenia zaplecza. My rzeczywiście, jak te Samsony, jesteśmy posłani jako ci rozsadnicy, te bomby, iskry zapłonowe, które mają wysadzić skostniały system, ale trzeba też mieć świadomość tego, że jeżeli obracam się ciągle w środowisku, które jest anty, które nie jest, można powiedzieć, przyjazne mojej wierze, moim wartościom, to trzeba mieć zaplecze, do którego się wycofuję. Po to, by naładować, jak to się mówi, baterię, wracać na pole walki. Odejścia z kapłaństwa zaczynają się wtedy, kiedy się odcina od kapłanów. I to jest bardzo często tak jest. Kto nie umie żyć z kapłanami, nie trzyma z kapłanami, nie pojedzie na kawę, gdzieś nawet głupot nie pogada i tak dalej, ale jest w towarzystwie. Kiedyś właśnie chłopaki mi mówią w szkole, a księża grają w karty. Ja mówię, marzę o tym, żeby księża grali w karty. Marzę. W karty potrafią grać pokolenie może 60-latków, 70-latków. Jak się spotkają w karty, już nie mówię, żeby grali nie wiadomo o co, ale jak się spotkają w karty, to przynajmniej się spotkają. Nawet jakby kielicha wypili, są dorosłymi ludźmi. Pogadają się, z siebie wywalą, tak? I wracają naładowani. Tak jak kiedyś spowiedzi rekolekcyjne to były nie tak, że wyleciał, pospowiadał. Jak już jechał koniem, to już nie opłacało się wracać, tylko już siedział, jadł i spał i wszystko było na tej plebanii, tak? To były rekolekcje. Dzisiaj wpadnie, wypadnie, wpadnie, wypadnie. I to, co jest problemem wieku już mojego pokolenia, czy jeszcze niżej pokolenia, telewizor, internet, komórka, komputer, gra i nic mi więcej nie jest potrzebne. Więc ja mówię, marzę do tego, żeby księża grali w karty, bo wtedy przynajmniej się spotkają, wtedy przynajmniej rozmawiają. Dlatego to jest też bardzo ważne, żeby była, jak to się mówi, kupa. W kupie siła, kupie nikt nie ruszy, kupy nikt nie ruszy. Czyli właśnie zadbanie o swój taki background, coś taki tył, zaplecze. Ludzi, na których mogę liczyć, trzeba zadzwonić, dzwonię, słuchajcie, to i to, jest robota, czy muszę się spotkać, czy chcemy się spotkać i tak dalej. I żeby było jasne, o to trzeba też walczyć, o to też trzeba dbać. Nie tylko kiedy do mnie przyjedziecie, już mnie to wkurza wielokrotnie, jak ktoś do mnie mówi, a czemu ksiądz tak długo nie dzwonił? Myślę, kurczę, to już telefon z drugą strony też dzwoni. No to jest chyba proste, nie? No bo to już mnie to sobie tak wkurza takie gadanie w ogóle. A czemu nas nie odwiedził? No gość mnie zaprasza na rekolekcję, mam nadzieję, że nie będzie słuchał tego, ale jak to się nazywa, zaprasza mnie po drugiej stronie Polski. No ja mam samochód, to nie problem, wsiądę i samochód, no ale tłumaczę chłopowi, jest przecież szkoła. Tak ten dyrektor ledwo ze mną żyje. Tak, bo kombinuję jak mogę. A jak to się nazywa, ale nie jest to możliwe, że wsiądę, pojadę i wygłoszę rekolekcję. Ale mówię, słuchajcie, jest dobry pomysł, mamy rekolekcje męskie, zapraszam do nas. I w odpowiedzi słyszę, ale to daleko. ale to daleko. No ja też rozumiem, mają swoje dzieci, mają swoje rodziny. Ja rozumiem, że nie wszyscy mogą się na ten moment wyrwać. Jak zwłaszcza małe dzieci, no nie zostawi żonę z całym towarzystwem, bo poleci na rekolekcję, nie? Ale z drugiej strony sobie myślę, Boże, to już to trochę działa w dwie strony. Nie? I to właśnie tak Marcin, który mnie do Belgii zaprasza, no bilet kupił na 6 rano. Ja mówię, ty, muszę być o 4 na lotnisku. Jak się tam w ogóle dostanę? Co tam robić w ogóle? Damy radę. Mówi, to już wolałeś wcześniej przyjechać. Mówię, no wolałem, ale no już kurczę, bez przesady, nie? Ale to jest właśnie coś takiego. W dwie strony to musi działać, nie? Czyli z jednej strony jest grill dzisiaj u mnie, ale następnym razem grill jest gdzie indziej, nie? No są tacy, którzy potrafią wszystkie grille obejść i u siebie nie zaprosić. No tacy też bywają ludzie. Więc chodzi też jest kwestia tego, takiego tworzenia sobie środowiska przyjacielskiego. Nie? Ludźmi, z którymi możesz się spotkać, do których możesz w każdej chwili zadzwonić, z którymi możesz pogadać nie tylko o przysłowiowej pupie Maryny, bo Pan Jezus słucha,
Tylko że z nim mogę normalnie porozmawiać, nie? No, normalne tematy. Ludzie, którzy w tym samym kierunku idą. I to też jest ważne, bo to, co widzicie sami, te rekolekcje idą właśnie w tych trzech torach. Ten tor bycia razem ze sobą, bycia, spędzania czasu ze sobą, to jest bardzo ważne w tym wszystkim. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu.